gdybym nie poszła na zajęcia booty bake, czyli co? Instruktor fitness w żywiole. Boże, tak tęsknię za twerkoutem. Nie samym tańcem człowiek żyje, trzeba czasem sobie dać w tyłek. Jestem zachwycona zajęciami i naprawdę padam. Jestem tak zmęczona, ale na plus. Polecam, jeżeli jeszcze dzisiaj nie ćwiczyliście, to koniecznie łapcie ręcznik, łapcie wodę, łapcie wygodne buty, wygodne strój i lećcie na salę! Koniecznie! Nie marnujcie czasu, trzeba spalać, żeby potem móc dużo jeść! Jestem na totalnym odludziu i pewnie zastanawiacie się, co ja tu robię. No, to zaraz się dowiecie, co tu robię. No kochane panie, dla wszystkich fanek Lexi Pantery, jestem tutaj, cute booty lunch, patrzcie! Jej! Tutaj się wszystko dzieje, tworzą się te piękne leginsy. Zobaczcie, ile tego jest. No, a więcej informacji trzymajcie kciuki, może się dowiecie ode mnie. Także oglądajcie! Dzięki, Viola, to ty mnie namówiłaś. Prób i nie bać się swoich błędów. Ja chyba już na spokojnie, chyba na pewno mogę powiedzieć, że żyję i ze swoim wewnętrznym ja w zgodzie. I mamy w nosie, czy się potykamy, czy nie ogarniamy. Może to kwestia przystosowania do otoczenia, może to kwestia tak naprawdę troszeczkę też zmęczenia i chęci czerpania z tego czystej przyjemności. I nie mówię tutaj, że nie czerpałam przyjemności, bo czerpałam, ale gdzieś wewnętrznie ta presja, taka wewnętrzna moja, że nie ogarniam, jestem beznadziejna, nie rozumiem, wszyscy na mnie patrzą, mi przeszkadzała. A dzisiaj wracam ze spokojem, wracam z uśmiechem, wracam z satysfakcją tego, że próbowałam. Nawet przełamałam się, dalej chodzę na breakdance. To nie znaczy, że będę chodziła na głowie, jak wrócę do Warszawy, nie spodziewajcie się tego. Ale rzucam się na ziemię twardo, bez materaca i jestem z siebie naprawdę dumna. Próbujcie nowych rzeczy i nie bójcie się siebie. Standardowo wracam do domu piechotą i dzisiaj rzucam wam wyzwanie! Uśmiechnijcie się do co najmniej trzech przypadkowo napotkanych osób na ulicy i zobaczycie, jak bardzo zmieni się wasz wyraz twarzy w momencie, kiedy ta osoba druga uśmiechnie się z powrotem. Poprawcie sobie sami humor, a przy okazji sprawdźcie, jak wasz uśmiech działa na czyjś humor. To jest naprawdę piękne zadanie. Podejmijcie się wyzwania natychmiast, nalegam! Don't worry, be happy.